Jakub Poczta, faworytami gospodarze. Czy te tory mogą mieć znaczenie, zwłaszcza w tej pierwszej fazie zawodów? Myślę, że nie. Patrząc na zestawienie gospodarzy, ambitnie jeżdżących Krawczyka i Pocztę, no to będą robić tutaj wszystko, żeby pokonać swoich przeciwników ze strony Orła Łódź. Mateusza Dula słyszeliśmy podczas wywiadu z tego pierwszego pola. To pierwsze pole pewnie jest może dobre, ale sam wjazd później, on był taki tam ekstremalny i trzeba tam naprawdę uważać. No właśnie, kto będzie uważał i kto będzie miał prędkość od startu do mety? Dul, Krawczyk, Grygolec, Poczta, jedziemy w drugim wyścigu. To najlepszy na dojeździe do pierwszego łuku. Już sylwetka żużlowca w czerwonym kasku, czyli Krawczyka, dołączy do niego Poczta. Jednak przedziela tę ostrowsko faworyzowaną palę radości. Nieoczekiwanie Aleksander Grygolec, ale wypuszcza się na szeroką. Poczta zgubił teraz trzecie miejsce i zgubił pierwszy Krawczyk. To nieoczekiwana historia, jak to brzydko wyglądało. O mój Boże. Żeby tu się nikomu nic nie stało. A fatalna kraksa. Najważniejsze, żeby też zawodnicy wrócili do parku maszyn w całości. Prowadził Aleksander Grygolec. No i wywinął takiego popularnego bączka i zdaje się, że któryś z żużlowców chyba w niego wjechał. Za chwilę będziemy oczywiście to obserwować w powtórce. Podnosi się Mateusz Dul. Ale leży Aleksander Grygolec w żółtym kasku. No i teraz tylko trzymamy kciuki, żeby tu się nikomu nic nie stało. Obserwujemy to wszystko na powtórce. Tu się wszystko zaczęło. No właśnie, tu już był ten wjazd właśnie w to ekstremalne miejsce. No i teraz tutaj... No zawodnicy nie mieli, no nie ma tutaj w ogóle chwili. O, widzimy właśnie ten moment, gdzie to nasypane, ten taki biały... No i dobrze tutaj chyba, że motocyklem uderzył w motocykl. Bo tak, bo zobaczmy jeszcze raz, to będzie widać, jak ta nawierzchnia właśnie dosypana, ale tutaj no obróciło. Nie wiem, czy nie za szybko wyskoczył z tego motocykla Grygolec, bo wydaje mi się, że sytuacja była do opanowania. Nie wiem, trudno mi tak powiedzieć, absolutnie nie chciałbym, żebym był źle gdzieś odebrany, ale no to wie, czy by nie, gdybym może jeszcze próbował. To też brak doświadczenia, doświadczony zawodnik by przytrzymał ten motocykl. Wiesz, żużlowcy też są uczeni na tych treningach przedsezonowych, takich odruchów bezwarunkowych, że często mają wypuścić ten motocykl. Tylne koło wyprzedziło Grygolca. Ale właśnie. Może gdyby, nie wiem, no... Oj, tu dostał troszeczkę motocyklem. Oczywiście żółty kask wykluczony, też dostajemy taką informację, innej tu nie mogło być. Dobrze to wyglądało, jeśli chodzi o...